tam w sylwestrowym makijażu, takim trochę nietypowym, bo wcale tutaj nie będzie ani cyrkonia, ani brokatu, ale coś równie mieniącego się pięknie i eleganckiego. Ja bardzo lubię styl barokowy, w ogóle te barokowe ornamenty, kolory właśnie złoto, czerń, bardzo, bardzo mi się to podoba, uważam to za niezwykle eleganckie. I przy okazji Sylwestra pomyślałam, że zrobię makijaż właśnie czarny, koci, mocny i przyozdobię go płatkami złota. Takie właśnie płatki złota kupiłam w sklepie dla majsterkowiczów, wszystko Wam wyjaśnię dalej. I przykleiłam małe płateczki tu i ówdzie i myślę, że w wieczornych światłach będzie pięknie się mienił, będzie na pewno przyciągał uwagę, bo nikt takiego nie będzie miał. Jeżeli nie macie, nie chcecie używać takich płatków złota, tam srebra czy innych płatków, to możecie użyć oczywiście cyrkonii w to miejsce. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie będzie wyglądał właśnie czarne oko. Możecie właśnie skorzystać z tej części tutorialu, gdzie pokazuję właśnie dobre czarne, dobrze roztarte oko. I w miejsca, gdzie nakleiłam płatki złota, możecie użyć cyrkonii, czyli tutaj wewnętrznej stronie i zewnętrznej. Będzie wyglądało równie fajnie, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonałam ten makijaż, oglądajcie dalej. Podkład, korektor, brwi, wszystko mam już gotowe. Przechodzę do makijażu oczu. Najpierw sięgnę po żelowy, czarny eyeliner. Możecie użyć też kredki, ale taki żelowy eyeliner będzie najbardziej trwały i najbardziej czarny. No, łatwiej się będzie go rozcierało. Jak trafcie na twardą, czarną kredkę i próbujecie ją sobie nałożyć jako bazę, to może być bolesne. I nakładam takim małym, płaskim pędzelkiem na całą ruchomą powiekę. Ważne jest, żeby blisko linii rzęs nałożyć, żeby nie było prześwitów. Zaczynam już powoli tak sobie formować kształt, żeby to było takie wyciągnięte kocie oko. Jakoś mniej więcej w ten sposób będzie szło moje cieniowanie. Jak już jestem tutaj, to od razu sięgnę po mały pędzelek i tym samym linerem maluję od razu dół powieki, żeby później za jednym razem wszystko rozetrzeć. Taki pędzelek będzie fajny, taki duo fiber, czyli z dwóch rodzajów włosia syntetycznego, i on bardzo fajnie samymi tymi białymi woskami, które są na końcówce, będzie mi rozcierał krawędzie. Bardziej można kontrolować roztarcie, bo tych włosków jest mało, więc dokładnie tam, gdzie włoski przejeżdżają, tam jest roztarte. Czasami jak sięgniemy po za duży pędzel, to rozciera nam się zbyt daleko dookoła i no niezbyt mamy nad tym kontrolę. Więc mocno rozcieram te granice, cały czas zachowując ten kształt takiego wyciągniętego kociego oka. Najfajniej się dolną powiekę rozciera patrząc w górę, bo wtedy powieka się prostuje, jakby naciąga i łatwo wtedy rozcierać. Żelowy eyeliner jest wilgotny i póki nie zaschnie, może się zbierać w kącikach, znaczy w załamaniach, więc nałożymy teraz czarny matowy cień, żeby to wszystko przyciemnić, zagruntować i żeby tutaj uzyskać ten efekt, jaki mi chodziło, czyli mocnego, czarnego kociego oka. I rozcieram granice. W razie potrzeby dokładam, znowu rozcieram tak stopniowo, dopóki nie uzyskacie zadowalających efektów. Ten sam żelowy eyeliner nałożę na linię wodną.
makijaż powoli zaczyna nabierać kształtów. I teraz ważny, bardzo ważny punkt przy tego typu czarnym, mocnym makijażu. Najgorsze, co możecie robić, to złapać jakiś beżowy cień i próbować rozetrzeć krawędzie. Będzie to wyglądało dość sztucznie. I kolor powstały z tego połączenia, zrobił nam się taki szarawy. No nie będzie to dobrze wyglądało. Dlatego najlepszym sposobem, żeby załagodzić ładnie te krawędzie czerni, żeby one tak ładnie się zlewały, stapiały ze skórą, jest roztarcie takiego jasnego, matowego brązu na krawędziach właśnie tej czerni. Możecie użyć do tego celu bronzera na przykład. Ważne, żeby cień był jasny, brązowy i matowy. I dzięki temu tutaj jak rozetrzecie wszystkie te krawędzie, będzie to tak się fajnie przechodziło, bo najjaśniej macie, prawda, pod łukiem brwiowym i pod okiem w tych miejscach, więc to będzie ten jasny punkt, a miejscem roztarcia musi być coś pośredniego. Najpierw właśnie w kolorze skóry, najbardziej zbliżonym do koloru skóry, czyli brązie. No a teraz mój gwóźdź programu, coś na co długo czekałam, żeby tego użyć, to będą płatki złota i to są płatki złota do dekoracji, które możecie dostać w sklepach z różnym takim dekupażem, z takimi dekoracjami kartek. Nie wiem, jak zajmujecie się takimi robótkami, lubicie dekorować rzeczy, to na pewno znajdziecie na przykład w dziale w Empiku może będzie. Na dole wam dam stronę, gdzie znalazłam takie płatki. Ja kupiłam je tutaj w Anglii, w takim właśnie sklepie dla takich kreatywnych ludzi. Widziałam jeszcze srebrne i takie różowe złoto. Ja oczywiście wziąłam złoto, nakładałam je już na paznokcie i pomyślałam, że to będzie super pomysł na właśnie sylwestrowy makijaż, gdzie takie coś nie będzie dziwnie wyglądało, tylko wręcz przeciwnie, będzie bardzo fajnie pasowało do takiej okazji. Więc kilka płatków złota sobie tutaj na chusteczce położyłam, porwałam je na małe kawałeczki i teraz tutaj mam taki płyn specjalny. To jest bardzo fajny płyn, on się nazywa Beauty Genius. To jest taki w sumie wodoodporny żel, który mieszacie cienie i zamieniacie je, malujecie na przykład brwi, możecie przyklejać tym brokat, naklejać jakby szminkę na usta, wszystko się super trzyma. Ja odrobinkę tego żelu nałożę tutaj na zewnętrznej części powieki, tutaj nad załamaniem. I zacznę zaraz doklejać moje kawałeczki złota. Myślałam, związanym, polizanym patyczkiem będzie najlepiej to zrobić. I takie kawałeczki złota doklejam w jakiś taki, jakiś taki, jakąś formę taką właśnie, że tutaj jest więcej, tam się potem zanikają. Różne kształty, rozmiary. Teraz tego samego wodoodpornego żelu użyję do nałożenia tych płatków w wewnętrznej części powieki. Tym razem używam mojego pędzelka, bo palcem niezbyt precyzyjnie bym to nałożyła. I tak samo biorę małe kawałeczki i przyklejam w wewnętrznej części powieki. Nawet rozmawiając o tym makijażu wczoraj z Maksineczką, uświadomiła mi, że możecie spróbować też, jak macie takie pozłotko z czekolady, możecie rozwarstwić i wtedy ono się robi takie cieniutkie, takie płatki właśnie się robią. Więc możecie spróbować poeksperymentować z tym właśnie. Zostało mi już teraz tylko wytuszować rzęsy. Obecnie sobie próbuję, testuję nowy tusz z Rimmela. Nowy, pewnie stary, ale dla mnie nowy. Lash Accelerator Endless. Bardzo fajnie pogrubia i rozdziela rzęsy. Ma taką silikonową, dość wąską szczoteczkę, co lubię. I dokleję sobie jeszcze sztuczne rzęsy. Tak a propos, jeszcze właśnie nie powiedziałam, do przyklejenia tych płatków złota, czy tam srebra, czy jakie tam wybierzecie. Najlepiej będzie też służył żelowy, nie, co ja mówię, brokatowy eyeliner, który też będzie działał jak klej. Nie próbujcie tego kleić na przykład na Duraline czy na klej do rzęs, jadaj Boże, bo sobie rozwalicie cały makijaż i to będzie czuć się na powiece w ogóle. Musi być coś, co w razie pomyłki zaschnie wam na powiece i nie będzie widoczne. Więc właśnie coś typu rokotowy eyeliner. Zrobić taką małą kropkę
albo w ogóle jak się da, to dać ten brokatowy eyeliner na dłoń i wybrać tylko ten płyn, na przykład palcem czy pędzelkiem, ten, który się klei, i to wtedy nakładać. Więc dużo różnych opcji, musicie właśnie logicznie myśleć i kombinować. Oczy mam skończone, na tym etapie zostaje mi tylko wykonturować twarz. Użyję do tego celu paletki Contour Kit Anastasia Beverly Hills. I tutaj bardzo lubię ostatnio pędzelek Contour Brush firmy Real Techniques. Jako rozświetlacze na szczyt kości policzkowych użyję cienia firmy House Makeup Artist. To jest taki, znaczy cień, to jest rozświetlacz, tylko w formie sypkiej i on jest, mieni się na złoto-różowo. No może bym tutaj na szczyty kości policzkowej wcale sobie nie żałuję. W końcu będzie się ładnie mienił w takich przygaszonych światłach, jakie są zazwyczaj na imprezach. Pomaluję usta. Nie byłabym sobą, gdybym nie pomalowała ust moją ulubioną farbką do ust, broskwinowym odcieniu Peachy King ze Sligga. Wybrałam właśnie coś takiego jasnego, broskwiniowego, ciepłego. Myślę, żeby mieć odrobinę koloru, ale żeby usta były zachowane w takiej jasnej, ciepłej kolorystyce, bo tutaj na oczach mam złoto. Możecie też wybrać czerwień na przykład, jak chcecie bardziej taki dramatyczny efekt uzyskać. Bo czerwień, złoto i czerwień to bardzo ściśle powiązane kolory, bo wyglądają pięknie i elegancko. Jak już makijaż jest gotowy, jeszcze dla utrwalenia użyję takiego specjalnego sprayu utrwalającego makijaż, i to jest spray matujący, więc jakieś 20-30 cm od twarzy. I tak wygląda mój gotowy makijaż z płatkami złota. Nie ukrywałam, że było to nie lada wyzwanie i cieszę się, że udało mi się w jakiś sposób wypełnić swoją wizję i że okaże się dla Was pomocny taki makijaż. Życzę Wam szampańskiej sylwestrowej zabawy i widzimy się w nowym roku. Pozdrawiam wszystkich, pa, pa.